Dzień dobry Państwu. Mamy 19 grudnia 2022 roku. Mamy piękną zimę. Piękna zima jest. Pięknie jest dookoła. Proszę Państwa, bajkowo. Chciałem się z Wami podzielić moimi przeciwciałami, które dawno, dawno temu napisałem. Pozdrawiam przy okazji panią pielęgniarkę z Włoch, która no trzeźwo patrzyła na to wszystko. Miałem z nią kontakt. Pozdrawiam panią Alę. Mam nadzieję, że jeszcze pożyczymy sobie życzenia. Coś ostatnio mam z nią kłopot, jeżeli chodzi o kontakt. Ludzie prawdy mają pewnego rodzaju kłopoty w tej rzeczywistości bagiennej, ale nie należy się tym przejmować, dalej swoje robić. Więc proszę Państwa, powiem coś, co nawet może i dzieciom się spodoba, bo czasami widzę zestresowane dzieci przez swoich rodziców. No niestety, ale trzeba z tym walczyć na każdej płaszczyźnie. Dzieci mają się cieszyć życiem, radością, kontaktem z rówieśnikami, jakimiś dystansami. Proszę Państwa, mamy bezobjawowego wirusa iluzjonistę, więc ja sobie pozwoliłem wtedy po rozmowie z tą panią napisać taki wierszyk, nie wierszyk, rymy, nie rymy. Bezobjawowo, czyli wnioski po rozmowie z dobrą znajomą, która zainspirowała mnie do napisania czegoś na ten temat. Napisałem więc poemat. By napisać go wzorowo, no i całkiem objawowo, by czytelnik, co ma głowę, widział to, co objawowe. Dzisiaj jest to bardzo modne, by kaganiec mieć na uszach, bo na świecie nam panuje jakiś wirus, pewnie z USA. Wirus w mediach się przeplata, gdzieś w powietrzu pewnie lata. Ja go szukam od tygodnia, no i go znalazłem w spodniach. Tak ze strachu się sfajdałem, wiadomości oglądałem, aż śmierdziało, daję słowo, z tym, że jest bezobjawowo. Maski nigdy nie ubrałem, nie pasuje mi z mym ciałem, a tu takie wiadomości, ponoć od poważnych gości. COVID głoszą, testy pewne, tylko jakoś nie pasuje, że maseczek też nie noszą. Takie to eksperckie wuje. Ściągłem spodnie, prędko szukam, pewnie znajdę wirus z Wuhan, a tu nici, nic nie było, wszystko się gdzieś ulotniło. Spokój na noc mama dusza, nie mam maski gdzieś na uszach, nie mam zgiełku tej pandemii, widzę piękno naszej ziemi. Proszę Państwa, to były rymy, które się podobały na tamten czas niektórym osobom, a niektórzy uważali, że jestem jakimś szurem albo jakimś, zresztą no, trzeba też powiedzieć, że kwestionując i chodząc, sprawdzając, śledząc i szukając w różnych miejscach tych ogromnych skutków tego czegoś, co w mediach pokazywali, no nawet to było argumentem w sądzie w sprawie przeciwko Michnikowi, który reklamował Ostatnią Prostą, no że jestem właśnie tym, czym wykreowano mnie już w 2016 roku, czyli na ruskiego agenta, proszę Państwa. Tak, proszę Państwa, tak było. I różnie się przeżywało, różne, że tak powiem, upadki i te wszystkie rzeczy, które się działy. Nawet się w chorobę wpadło. Dlatego się chciałem też podzielić z Wami czymś, co jest według mnie istotne. Tu jest taki środek, nazywa się to Delvita Hemp z pastą konopną. Odkwasza organizm, pobudza komórki do lepszego działania. A tutaj jest Delvita zwykła adukt, gdzie, proszę Państwa, możemy być, jak ja to mówię, wodą życia. Po prostu w środowiskach zasadowych albo zbliżonych, albo ciut, że tak powiem, obojętnych i ciut zasadowych, powoduje się to, że nasze komórki rzeczywiście pracują bardzo optymalnie i likwiduje się różnego rodzaju niedogodności zdrowotne. Taki suplement, który można
sprezentować też pod choinkę tym, którzy potrzebują pewnego rodzaju oczyszczenia z tego, co sobie przyjęli, bo wiadomo, że dezinformacja dotycząca grafenu i tego wszystkiego, co tam mogło być, to powoduje pewne, że tak powiem, dolegliwości, jeżeli chodzi o nacinanie powolne arterii różnych krwionośnych. No, można spróbować to wszystko wywalić z siebie, mówiąc tak kolokwialnie, ponieważ grafen ma też swój ładunek elektryczny, a to się pięknie jedno z drugim łączy. Zresztą niezależne środowiska lekarskie o tym też mówią. Więc dlatego się tym chciałem z Państwem podzielić. No i chciałem powiedzieć, że ja w związku z tym, że cały czas widząc to wszystko, co dookoła mnie otaczało, wziąłem i po prostu robiłem sobie z tego, tak powiem, fajne żarty. Nie zapłaciłem żadnego mandatu, a jak ktoś chciał coś tam ode mnie, to wręcz krzyczałem na cały sklep, że jestem chory psychicznie, na recytomanie, mówiąc taki właśnie oto wierszyk. Noś maskę goju, byś żył w spokoju, nic ci nie grozi, żadne przypadki. Poczuj się w masce, jak w łonie matki. Nikt ci nie powie, że oddech w szmacie zamienia płuca w cuchnące gacie. Po jakimś czasie poczujesz goju, że twoje płuca to kupa gnoju. Proszę Państwa, jest pewna nacja, która dokonuje tutaj pewnych swoich planów, realizuje. Oczywiście no, bardzo powoli przebija się to do świadomości, ale nadzieja umiera ostatnia. Ja mam nadzieję, że jednak pomiędzy ludźmi nastąpi pewnego rodzaju rezonans, żeby się ci, którzy są świadomi, zaczną bardziej mocniej działać. I uważam, że zawsze warto w każdej rodzinie walczyć o to, żeby ci, którzy są pobłądzeni, żeby jednak im coś uświadomić, bo jest to pewnego rodzaju proces. Ja sam coś o tym wiem, dlatego się cieszę, że można taki proces przeprowadzić, aczkolwiek jest to trudne. No i myślę, że młodsze pokolenia też mają duże zadanie do wykonania, żeby to, co zostało wykreowane już dużo wcześniej, wreszcie przestało na nich oddziaływać, żeby wreszcie zaczęli czuć prawdziwe życie prawdziwych ludzi dookoła siebie, a nie wykreowane medialne jakieś, nie wiem, gry i inne rzeczy, które nie do końca dobrze działają na rozwój ludzkości, człowieka i tak dalej, i tak dalej. Mówienie na przykład o dwutlenkowym absurdzie. No, ja pokazywałem pewne doświadczenia jako chemik. Myślę, że każdy ma sodę i ocet w domu i może sobie sam wyprodukować dwutlenek węgla i posprawdzać, co też on takiego ma w sobie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Życzę już teraz wesołych świąt. Uśmiechu na twarzy, bez żadnych dystansów. Niepotrzebne rzeczy, niepotrzebne kłótnie zostawić na boku. Trzeba się tutaj bardziej łączyć, bo wystarczy już tych podziałów, co zostały stworzone przez medialnych potworów i armaty, które cały czas płynie w nich jakiś medialny ściek. Tak, proszę Państwa. Jeżeli ktoś będzie chciał 200 kartek A4, bo tyle wyszło tych różnych rymów, bo ja tylko dwa zacytowałem, przeciwciała, to zapraszam napisać mi maila w komentarzu albo
na Privie, poszukać mnie na Facebooku. Ja tam nieraz podaję swój numer telefonu. Na maila też można. Na Messengera napisać, nie ma problemu. Nie jestem w stanie wszystkiego ogarniać. Ostatnio sprawdzałem spam. Bardzo dużo było informacji różnych, ale tego jest naprawdę tak dużo, że ja czasami nie mogę lepiej telefon, SMS-a wysłać. No. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.